Bal Wszystkich Świętych to już tradycja w salezjańskim liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Wpierw organizowaliśmy go w kościele, potem przynieśliśmy do auli naszego liceum, a później zaprosiliśmy także szkoły podstawowe klas 1-3, tu z, ze szkół podstawowych z okolic naszego liceum, czyli, czyli to jest szkoła podstawowa numer 7, numer 5, a w ostatnich latach dołączył Także do, dołączyła także starezańska szkoła podstawowa. Na bal zaproszono maluchy z lubińskich przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych. Chętni przebierali się za jednego świętego. W tym roku nie zabrakło również aniołków. Bal ma charakter niezwykle radosny i jest wspólny śpiew, taniec i zabawa. Wspominamy tych, którzy są zbawieni, którzy są w niebie, są szczęśliwi. Do nich zmierzamy, oni są zadowoleni, więc tutaj jest, wspominamy tych, Którzy osiągnęli cel swojego życia, czyli zbawienie. I to jest święto bardzo, bardzo radosne. Organizacji balu Wszystkich Świętych co roku podejmują się uczniowie Saleziańskiego Liceum wraz z nauczycielami. Bardzo fajnie. Dzieci bardzo fajnie się w to wciągają. Jest na pewno zabawnie, bo jak pokazujemy te różne rzeczy, czasem trzeba pójść na żywioł, bo nie zawsze pamiętamy wszystko. Ale. Wszyscy się bardzo bawimy fajnie. W tegorocznym balu Wszystkich Świętych wzięło udział ponad 500 uczniów i przedszkolaków.